Pokój i dobro. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Tuż po środzie popielcowej rozpoczynamy ten czas. Czas ściśle rzecz biorąc, przygotowania paschalnego. Chcemy przez te 40 dni, które Kościół nam daje, przygotować się na celebrowanie Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Również niedzielne liturgie będą nas do tego doprowadzać czy przygotowywać. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie zawsze jest niedzielą, w której czytamy fragment ewangeliczny o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. W tym roku mamy rok B, a więc preferujemy Ewangelistę Marka. Okazuje się, że Ewangelista Marek bardzo skrótowo, wręcz lakonicznie opisuje ten epizod pobytu Pana Jezusa na pustyni. Pomija wszelkie szczegółowe pokusy, a zatrzymuje się tylko nad tym, co istotne, co się wtedy wydarzyło. Zanim jednak przejdziemy sobie do omawiania tego fragmentu ewangelicznego według Marka, kuszenia Pana Jezusa na pustyni, spójrzmy na pierwsze czytanie, które wyjątkowo Podczas Wielkiego Postu, ponieważ Wielki Post ma swój szczególny rytm, nie ma związku z Ewangelią, ale pierwsze czytanie koresponduje z drugim czytaniem i ma swój cykl właściwy. Otóż przez, pier przez pierwsze pięć niedziel Wielkiego Postu będziemy w pierwszym czytaniu słuchali ważnych, kluczowych momentów, fragmentów, które opisują szczególne momenty w historii zbawienia. Od początku, przechodząc przez ważne etapy czy fazy, jak Pan Bóg prowadził swój lud po to, aby ostatecznie doprowadzić go do objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego misterium paschalnego. Oto dzisiaj, podczas tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, usłyszymy fragment z dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju, który to opowiada o fi finale historii, którą dobrze znamy, historii potopu, biblijny potop, to wydarzenie, które opisywane jest nie tylko w księgach religijnych judaizmu czy chrześcijaństwa, ale też w innych. Wydarzenie, które należy do, do tak zwanej prehistorii biblijnej. A więc nie jest to jeszcze właściwa historia biblijna, która, jak pamiętamy, rozpoczyna się od Abrahama, od rozdziału 12 tejże księgi rodzaju. Ale mamy tu jeszcze prehistorię biblijną, a więc jakieś wydarzenia osadzone w nieokreślonej, nieokreślonej przeszłości, które mają zdecydowanie bardziej walor symboliczny, które mówią coś o człowieku, jak funkcjonuje człowiek, jakie są relacje, jakie pewne elementy funkcjonowania człowieka, relacji między ludźmi, między Bogiem. I oto historia potopu również opisuje taki moment grzechu i konsekwencji grzechu. Znamy całą historię, nie ma potrzeby, aby ją opowiadać. Ten fragment, który usłyszymy, dotyczy końcowego momentu, kiedy już nastaje nowy porządek świata. Arka osiadła na ziemi. I to może od razu zapytajmy, gdzie osiadła Arka Noego. Na jakiej górze według biblijnej relacji osiadła po potopie arka Noego? Może A na górze Ararat? Może B na górze Hermon? A może C na górze Moria? Na końcu się przekonamy. Kiedy natomiast ta arka już osiadła, Bóg rzekł, kiedy wszystko się, potop się skończył, Bóg rzekł do Noego: Oto zawieram przymierze z wami i waszym potomstwem, które będzie po was, z wszelką istotą i tak dalej. Zawieram przymierze, tak, iż już nigdy nie zostanie zgładzona ziemia wodami potopu. Żadna istota żywa i nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię. Bóg obiecuje, po tym wydarzeniu, które było, jak mówi Biblia, karą za grzechy, za nieprawość, za niegodziwość całej ludzkości i całego, całego stworzenia, Bóg dokonał niejako nowego porządku świata poprzez potop. Kiedy to nowe, niejako nowe stworzenie zaczęło istnieć po potopie, Bóg mówi już, nigdy więcej nie będzie takiej kary, nigdy więcej w ten sposób nie będę działał wobec ludzkości, wobec świata. I mówi dalej, a to jest znak przymierza, który ja zawieram z Wami i każdą istotą żywą, jaka jest na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a Ziemią. Bóg mówi tu o przymierzu. Przymierze, jak pamiętamy, jest to ta bardzo szczególna, właściwie kluczowa kategoria biblijna, która określa relacje. Relacje między Bogiem a jego ludem. Oczywiście przymierze pierwotnie chodziło o relacje między poszczególnymi ludźmi czy narodami, jakieś pakty o wzajemnym wspieraniu się czy nieagresji. To było przymierze. I tutaj bibliści, czy autorzy biblijni wykorzystują tę kategorię przymierza po to, aby pokazać relacje między Bogiem a człowiekiem. Bóg mówi: Zawieram przymierze, a więc zawieram pewien pakt, e, Zobowiązuje się do pewnych, do wyświadczenia dobra ludzkości. To jest to Boże przymierze Noego, e, zawarte z Noem, i Bóg mówi: Łuk kładę na obłoki. Oczywiście chodzi o tęczę. Zjawisko tęczy, które tutaj autor biblijny nazywa łukiem, ale łuk sam w sobie jest narzędziem e, walki, narzędziem wojennym. I tutaj mamy pewną szczególną grę. Pomiędzy łukiem jako tęczą, a łukiem jako narzędziem do walki. I Bóg mówi: kładę ten łuk na obłoki, a więc ten łuk nie jest już skierowany na ziemię, już Bóg nie będzie walczył czy niszczył ziemi, ludzkości, tak jak było to w potopie. Ale ten łuk jest odłożony niejako na obłoki, a więc w jakimś sensie odwieszony. Mało tego, skierowany jest w górę. Gdyby ktoś chciał z tego łuku strzelać, strzeliłby w niebo. I Bóg mówi: bardziej kieruje przeciwko sobie. To te konsekwencje zła i grzechu człowieka, niż przeciwko człowiekowi. Tu mamy już jakąś zapowiedź tego, że Bóg bierze na siebie to, co konsekwencje zła. Bóg niejako przeciwko sobie obraca to, co powinno być karą dla człowieka. Bóg w, swoje, w swojej wspaniałomyślności już niejako zapowiada to, co się dopiero później wydarzy w Chrystusie, a więc wzięcie na krzyż grzechów całej ludzkości. I to przymierze z Noem już niejako zapowiada tę wspaniałomyślność, dobro... Dobrodziejstwa Boga wobec człowieka, które od samego początku historii biblijnej są bardzo mocno widoczne. Jak pamiętamy, Bóg stworzył świat i ten świat był dobry. I stworzył człowieka, który był bardzo dobry. Taki jest początek świata stworzonego przez pana Boga. A potem na tym świecie pojawia się. Zło. Niektórzy pytają, skąd w tym dobrym świecie pojawiło się zło, ale pojawia się jako pewna możliwość, bo my nie jesteśmy zdeterminowani dobrem, nie jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie jednym wyborem, bo żeby był wybór, to muszą być przynajmniej dwie opcje. To jest czasami taka najprostsza odpowiedź na to, skąd wzięło się zło, jako możliwość. Bóg nie chce być tyranem, tyranem miłości, który mówi tylko i wyłącznie musicie być dobrzy, tylko i wyłącznie musicie mnie kochać. Mamy opcję, mamy wybór, mamy możliwość. Ale widzimy, że to zło zdominowało ten świat, i Pan Bóg mówi, spróbuję jeszcze raz. I wodami potopu próbuje zmyć z tego świata brud, próbuje zmyć zło, tak naprawdę próbuje zmyć grzech. I ratuje się tylko, jak to mówi święty Piotr w swoim liście, osiem dusz w tej arce, czyli Noe z żoną, jego trzej synowie i małżonki tychże synów. I oczywiście zwierzęta. Mogłoby się wydawać, że zacznie się coś nowego i coś dobrego, ale okazuje się, że to zło dalej na świecie się pojawia. Jak już wspominał brat Paweł, Bóg mówi, nie, nie będę już niszczył w ten sposób, nie będę karał całej ziemi tak globalnie, żeby jeszcze raz próbować i jeszcze raz. Zawiera przymierze, czyli ten specyficzny rodzaj relacji między człowiekiem. A Bogiem. Co ciekawe, kiedy czytamy dzisiejszy tekst biblijny, słowo przymierze pojawia się aż pięć razy. W tym jednym krótkim fragmencie pięć razy jest powtórzone to słowo przymierze Bogu. Bardzo zależy na tej specyficznej relacji między nim, a między człowiekiem. I potem widzimy po raz kolejny, człowiek łamie to przymierze, a Pan Bóg cały czas zawiera. I Pan Bóg cały czas jest konsekwentny. I teraz próbuje inaczej odnowić tą ziemię i inaczej odnowić tego człowieka i widzimy, że ten motyw wody dalej się pojawia, wody obmywającej z brudu, ze zła i z grzechu. Ale to już nie jest kolejny potop i kolejny potop. Ale w tym wypadku, kiedy już wejdziemy trochę w nowy Testament, kiedy wejdziemy również w drugie czytanie, czyli fragment z listu św. Piotra Apostoła, on wprost mówi o tym, że ratuje nas woda, ale już we chrzcie. Była arka, która uratowała zwierzęta Noego i jego rodzinę. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że tą nową arką jest Kościół. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy w Starym Testamencie występuje drewno, ono w jakiś sposób już zapowiada krzyż Chrystusa, czyli to drewno, na którym uratował nas nasz zbawiciel. Więc ta arka zapowiada potem to, co jest naszym prawdziwym ratunkiem, czyli Jezus Chrystus. I ta woda chrztu, którą mamy w kościele. Która nas obmywa z naszego brudu, ale daje też coś więcej. Nie tylko chodzi o brud cielesny, ale właśnie o nowe sumienie wobec Boga. Więc widzimy, motyw wody się pojawi, w jaki sposób motyw arki też się pojawi. Już nie kryjemy się w arce w taki sposób jak Noe i jego rodzina, ale my kryjemy się i trzymamy się Krzyża Chrystusowego. Ale dalej symbol wody jest tutaj istotny w tym wypadku w wodach sztu gdzie ginie stary człowiek ale oczywiście mówimy teologicznie ginie stary człowiek a rodzi się nowy już nie fizycznie ginie że jest utopiony jak wielu w tamtych czasach właśnie oprócz jego jego rodziny ale dzieje się to już zupełnie inaczej czyli bóg obiecał i swoją obietnicę spełnił nie dosyć że jest wierny przymierzu to tak jak obiecał nie zniszczył już całej ludzkości a więcej, ten łuk skierowany właśnie w niebo pokazuje, że Bóg inaczej chce rozwiązać tą kwestię grzechu, który pojawił się na całym świecie. I w tym wypadku ma nowy pomysł, a tym pomysłem Boga na zbawienie całego świata jest Jego syn Jezus Chrystus. I w dzisiejszej Ewangelii widzimy tego właśnie Chrystusa, który jest Bożą odpowiedzią na zło. Widzimy go w momencie kuszenia na pustyni. Przypomnijmy pierwszy rozdział Ewangelii Markowej. Jak u każdego ewangelisty synoptycznego bezpośrednio po chrzcie Pana Jezusa w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię. Dosłownie mówi duch wyprowadził, a może lepiej jeszcze byśmy powiedzieli wyrzucił, tak jak później Pan Jezus będzie wyrzucał złe duchy, to teraz Duch Święty, Duch Boży wyrzuca go niejako na pustynię. Po to, aby tam przebywał, aby tam doświadczał też trudu człowieczeństwa, trudu bycia kuszonym. I mówi Ewangelista w takich bardzo lakonicznych, ale treściwych słowach, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, a zaś mu służyli. Bardzo krótkie określenie, a jednocześnie bardzo pełne treści. 40 dni, ta symboliczna ilość dni, którą my też przeżywamy właśnie w wielkim poście te 40 dni które są niejako odzwierciedleniem czy kontynuacją tej tradycji Jezusowej poszczenia właśnie przez 40 dni. Wiemy, że wielu później świętych również praktykowało taki właśnie post 40-dniowy, chociażby później nasz święty Franciszek. I właśnie podczas tych 40 dni Jezus był kuszony. Ewangelista Marek, jak wspomniałem wcześniej, nie wylicza, ani nie opisuje szczegółowo pokus, z jakim Jezus musiał się mierzyć, ale tam jest powiedziane tylko, był kuszony przez szatana. Ale Marek dodaje jeszcze dwa ciekawe szczegóły. Otóż mówi, że był tam ze zwierzętami oraz że aniołowie mu usługiwali. A więc z jednej strony mamy jakąś rzeczywistość ziemską. Był ze zwierzętami. Pustynia jest tradycyjnie miejscem, gdzie owszem, niczego nie ma, ale jednak jakie zwierzęta są? I to zwierzęta pustynne, które najczęściej są zwierzętami niebezpiecznymi. I z jednej strony możemy w tym obrazie, czy w tej wzmiance o zwierzętach widzieć jakieś niebezpieczeństwo takie po ludzku, na jakie był tam Pan Jezus narażony. Jakieś dzikie zwierzęta, lwy. Zresztą właśnie dlatego Ewangelista Marek jest przedstawiany w tych symbolicznych wyobrażeniach jako lew, ponieważ właśnie opisuje Pana Jezusa ze zwierzętami na pustyni. A więc ten symboliczny lew, który mógł tam jakoś towarzyszyć panu Jezusowi, ale wiemy, że też pan Jezus tam nie był zagrożony. On przebywał ze zwierzętami, jak gdyby w raju. I niektórzy próbują tutaj przywołać sytuację rajską, że pan Jezus przebywając na pustyni, doświadczając kuszenia, niejako powrócił do tej pierwotnej harmonii, przywrócił pierwotną harmonię stworzenia, kiedy człowiek pierwszy Adam w raju, również ze zwierzętami, był w ogrodzie rajskim, w pewnej harmonii. I to, co dzisiaj, te zwierzęta, które dzisiaj nam szkodzą, które są niebezpieczne dla człowieka, w tej sytuacji rajskiej, którą Pan Jezus niejako przywrócił właśnie na pustyni, są już nieszkodliwe, żyją w harmonii, w zgodzie właśnie z człowiekiem. Z drugiej strony pojawiają się aniołowie, którzy mu usługują, a więc już nie tylko rzeczywistość ziemska, ale rzeczywistość też duchowa, niebieska, aniołowie, ci szczególni posłańcy, którzy byli w tym momencie w tym czasie posłaniu do Pana Jezusa, aby mu usługiwać. Również nasz post, nasz wielki post, jest czasem, kiedy doświadczamy różnych zmagań, tych dzikich zwierząt, które są obok nas, które nie muszą nam koniecznie szkodzić. Ale wiemy też, że towarzyszą, towarzyszy nam asystencja tych dobrych duchów, asystencja aniołów, którzy są przez Boga posłani, aby nas wspierać, aby nas umacniać również w naszej duchowej walce na wzór Chrystusa, który tam staczał walkę z szatanem, ale nie był sam bo ojciec go wspierał właśnie przez to wstawiennictwo czy przez obecność aniołów. Może nam się wydawać dziwne to porównanie, że Pan Jezus jest 40 dni na pustyni i w jaki sposób symboliczny jest to powrót do raju. Nie tak sobie wyobrażamy raj. Ale może właśnie ten raj polegał na tym, że Chrystus tam jest, jest w bardzo dobrej relacji z Ojcem, i choć zewnętrznie ta pustynia zupełnie raju nie przypomina. To jednak widzimy i te zwierzęta, o których wspominał brat Paweł, i tą harmonię między człowiekiem, Chrystusem, Bogiem i człowiekiem, i zwierzętami. Widzimy również ten świat aniołów, i w tym raju też pojawia się diabeł. Tak jak w raju, to co znamy z pierwszych kart pisma świętego, też pojawia się diabeł. Pojawia się kusiciel, ten zwodziciel. Tylko w przypadku Adama i Ewy, oni dali się skusić, Ewa wchodzi w ten dialog z szatanem, i wiemy, że ponosi porażkę, choć Marek tutaj wprost nie pisze, ale wiemy, że Chrystus również rozmawia z tym diabłem, ale rozmawia już zupełnie inaczej. Odrzuca wszystkie pokusy, posługując się językiem biblijnym, posługując się słowem Bożym, i w ten sposób odpiera te wszystkie ataki. Więc, choć ta zewnętrzna strona raju nie przypomina, to jednak widzimy, że o to chodzi w tym wielkim poście. W całym naszym życiu chodzi o to, żebyśmy wrócili do Boga i w jakiś sposób doświadczyli raju, czyli tej wspaniałej relacji z Bogiem, relacji z całym światem stworzonym. Co ciekawe, te zwierzęta dzisiaj pojawiają się i w pierwszym czytaniu są u Noego, pojawiają się również w Ewangelii. Cały ten świat Bóg stwarza i go daje nam, i chciałby, żeby tu była harmonia. Między nami, tutaj na świecie, w tym, w tym wariancie byśmy powiedzieli takim horyzontalnym, ale również w tym wertykalnym, czyli między nami i Panem Bogiem. Bardzo ambiwalentna jest ta pustynia, bo z jednej strony wydaje nam się miejscem śmierci, gdzie można zginąć. Dla Izraelitów jeszcze pustynia była tym miejscem, gdzie rządził demon. Faktycznie w czasie święta przebłagania, święta Jom Kippur, tam się wyganiało tego słynnego kozła ofiarnego, na którego przerzucano wszystkie grzechy tego Azazela, tam go wyganiano, jakiś młody chłopiec właśnie poganiał go, kijem wygonił na pustynię, żeby on tam zginął. To jakby chcieli na tą pustynię wyrzucić wszystkie swoje grzechy. My tu mieszkamy w mieście, tutaj w świątyni jest Bóg, a na pustynię niech idą nasze grzechy. A Chrystus właśnie chce się skonfrontować z tymi grzechami, bo chce je pokonać. Umówmy się, kiedy wyrzucimy śmieci poza nasz dom, to one i tak gdzieś będą się kumulować i coś z nimi trzeba. Zrobić. Dlatego Chrystus chce rozwiązać ten problem całościowo. I ta pustynia staje się takim szczególnym miejscem, że po Chrystusie inni też chcą tam pójść. Szczególnym momentem jest ten czas, kiedy już chrześcijaństwo staje się tą religią, byśmy powiedzieli, obowiązującą, kiedy już jest dominującą w cesarstwie rzymskim. Chrześcijanie już nie są prześladowani. I wtedy wielu się pyta, a no jak wyrazić tą specyfikę chrześcijańską, w jaki sposób tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wcześniej była widoczna przez te trzy wieki, teraz podkreślić. No nie ma już prześladowań, wydaje się, że wszystko jest takie ładne, ułożone, ale jednocześnie człowiek gubi tą charakterystykę ewangeliczną. I dlatego pojawiają się ludzie, którzy wychodzą na pustynię. My nazywamy ich ojcami pustyni, przynajmniej tych, których znamy z wypowiedzi, z pewnych anegdot, albo ci, którzy nawet coś zapisywali. Idą na pustynię, czyli na miejsce, gdzie pozornie nie ma życia, po to, żeby życie zdobyć, po to, żeby samego siebie poznać. Właśnie, że w tych niekorzystnych warunkach, tych zewnętrznych co do naszego ciała, bo faktycznie odczuwali pewnie i głód, i pragnienie, i pewną spiekotę słońca. Po to, żeby poznać siebie, trochę wystawić się na pokusy, i w tych pokusach poznajemy siebie, ale jeszcze bardziej, żeby poznać swoje myśli. Właśnie wtedy, kiedy już nie ma gwaru miasta, kiedy nie ma hałasu, kiedy nie ma różnych atrakcji, wtedy dopiero można zobaczyć, co ja myślę. Bo kiedy jesteśmy w naszym normalnym funkcjonowaniu, często zagłuszamy nasze myśli i zagłuszamy je trochę spożywczo, właśnie czasami, właśnie zajadając, czy zapijając, czy jakimiś innymi używkami. Chcemy właśnie te różne problemy, które są w nas w taki sposób rozwiązać, ale zagłuszamy też innymi formami niekoniecznie złymi, ale właśnie zagłuszającymi czy to będziemy coś oglądać, czy będziemy słuchać, czy będziemy nieustannie wśród ludzi, i wtedy moich myśli nie usłyszę. Nie wiem, co się dzieje we mnie, skąd we mnie jakaś złość, smutek, frustracja, czego potrzebuję. Nie potrafię siebie słuchać. Więc ci ludzie wychodzą na pustynię, żeby usłyszeć siebie. Może też się zmagać ze swoimi pokusami, ale idą z Duchem Świętym, tak samo jak idzie Chrystus. Nie idzie tam za karę, ale wyprowadza go Duch Święty. Ojców pustyni wyprowadzał i prowadził i pouczał i umacniał oczywiście też Duch Święty. I może tak spójrzmy na ten Wielki Post. Znowu nie czas wielkiej udręki, wielkiego poszczenia, wielkiego zmagania czy wielkich trudności i właśnie takich dramatów, gdzie ma się objawić nasza niemoc i nasza słabość, ale jako szansa i możliwość wyciszyć się, żeby usłyszeć samego siebie, nawet jeśli usłyszę trudne rzeczy na swój temat. Właśnie kiedy post, modlitwa czy jałmużna Obnaży moje słabości, ale właśnie po to, żebym się spotkał z Jezusem jako lekarzem, który przyjdzie mi z pomocą, żebym usłyszał siebie i rzecz najważniejsza, żebym usłyszał Boga. Boga, który jawi się jako lekarz. Chrystus mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jeśli jesteśmy w gwarze, w hałasie, nawet nie wiemy, że mamy się źle, choć często się mamy. Ale kiedy wyjdę na pustynię. Może rozpoznam swoje słabości, może ty z tymi pokusami nie potrafię sobie sam poradzić i wtedy zawołam po pomoc i wtedy powiem Jezu, potrzebuję cię jako lekarza, jako mojego przewodnika, jako tego, który przeszedł przez tą pustynię i przeżył na tej pustyni i był w harmonii ze zwierzętami i był w komitywie, byśmy byli z aniołami i jednocześnie był tym, który pokonał szatana i jego pokusy. Szansa 40-dniowa. Przed nami. Tak traktujmy ten czas, pamiętajmy o duchu świętym, żebyśmy każdego dnia go przywoływali, żebyśmy mieli świadomość, że on nas prowadzi i wszystkie trudności, które nas spotkają w tym czasie, jakie podejmujemy świadomie, albo jeszcze bardziej te nieświadome, naprawdę traktujmy jako moment poznania samego siebie, a z tego poznania niech rodzi się spotkanie z Chrystusem, lekarzem i zbawicielem. Zapytaliśmy, na jakiej górze według biblijnego opisu osiadła. Arkanoego. Może A na górze Ararat. Może B na górze Hermon. A może C na górze Moria. Ta pierwsza odpowiedź jest oczywiście prawidłowa na górze, czy to właściwie na górach Ararat, jak wzmiankuje sama Biblia. Dzisiaj lokujemy to miejsce w obecnej Armenii, góra Ararat niedaleko Turcji, gdzie według biblijnego opisu osiadła Arkanoego. Obyśmy my, jak Chrystus, potrafili zawsze dobrze ten nasz, nasz czas postu przeżywać, abyśmy mogli też jak najwięcej duchowej korzyści i bliskości Pana Boga w tym czasie doświadczać. Pokój i dobro.